Witamy Państwa. Naszym gościem jest poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie pośle, liderzy Platformy Obywatelskiej objeżdżają dzisiaj region koszaliński. Czyżby początek kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi? Objeżdżamy całe zachodnie pomorskie. Jesteśmy we wszystkich powiatach i to jest kolejne województwo. Byliśmy na Podlasiu, w Lubuskim, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, teraz zachodniopomorskie. To nie jest związane z żadną kampanią wyborczą. Do wyborów, jak sądzę, jest daleko. Chcemy, żeby właśnie bez tej presji obietnic wyborczych, gorączki, rozmawiać z ludźmi, słuchać. Jesteśmy po przyjęciu deklaracji programowej w zeszłym roku. Jesteśmy w takim czasie, gdy ludzie chcą rozmawiać o polityce, o Polsce, o sprawach publicznych. Jednocześnie, musimy to powiedzieć, został Pan wskazany jako pełnomocnik Platformy Obywatelskiej do spraw wyborów samorządowych. Jaki jest plan działania na kolejne miesiące? Czy jest już? Mieliśmy posiedzenie Rady Krajowej w ostatnią sobotę. Uznaliśmy, że nie ma przypadków w zapowiedziach Jarosława Kaczyńskiego dotyczących samorządu, zmian w samorządzie, że prezes Kaczyński bez powodu by się nie fatygował co weekend do kolejnych województw, do działaczy PiS-u, do mediów, mówiąc o samorządzie. W związku z tym uznaliśmy, że jest możliwe przyspieszenie wyborów samorządowych i że PiS chce dokonać trzęsienia ziemi w polskim samorządzie. Stąd mobilizacja z naszej strony, stąd decyzje dotyczące tego, że zaczynamy bronić samorządu i też przygotowujemy się do wyborów. To moje stanowisko czy ta funkcja oznacza pracę polityczną w dwóch obszarach. Obrona samorządu i tutaj bardzo prawdopodobne referendum w obronie samorządu. I druga kwestia to przygotowanie liderów, którzy będą stawać w szranki wyborcze. Chcemy, żeby do lata byli to kandydaci na prezydentów w 50 miastach. Wierzę, liczę bardzo, że w Koszalinie będzie to Piotr Jedliński, że dalej będzie swoją misję mógł pełnić, bo w takich jak właśnie Jedliński chce uderzyć PiS, wprowadzając działający wstecz, niekonstytucyjny, bezprawny zakaz kandydowania kogoś, kto już ten swój urząd sprawował. Chcemy też na poziomie sejmików, powiatów rozmawiać z samorządowcami, ze społecznikami, ruchami miejskimi, żeby te listy były szerokie, świeże, ciekawe, atrakcyjne dla wyborców. Sam Pan nawiązał do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, co w momencie, kiedy zostanie zatwierdzona zmiana w ordynacji, kiedy będzie obowiązywała dwukadencyjność z działaniem wstecz, że tak to ujmę. Co wtedy? Jacy kandydaci się pojawią? Bo z tego, co wiem, Pan nawet użył ostatnio takiego sformułowania w mediach, iż ma Pan listę nazwisk. Czy to są nazwiska z uwzględnieniem tych osób, które aktualnie sprawują władzę? Czy są to też alternatywne nazwiska na wypadek, gdyby się okazało, że niestety, ale te osoby będą musiały się pożegnać ze swoimi stanowiskami? Nie ma alternatywnych nazwisk i tu na tej liście w Koszalinie jest prezydent Piotr Jedliński. Będziemy walczyli o to, żeby nie wyrugować 2/3 burmistrzów, prezydentów, wójtów, bo to ponad 66% z nich sprawuje swoje funkcje no co najmniej 2 kadencje. Teraz, jeśli weźmiemy rok 2018, więc zamierzamy tego bronić, zamierzamy walczyć i w parlamencie i oczekujemy, że tego typu działanie, no nawet Trybunał Konstytucyjny opanowany przez PiS nie będzie w stanie tak bezprawnej decyzji podjąć. Więc nie chowamy tutaj nikogo. Chcemy pokazać, że tak jak w Koszalinie Jedliński, nie wiem, w Wałbrzychu Szełemej, w Łodzi Zdanowska, to są świetni prezydenci, weryfikujący się co 4 lata, dostający dobre wyniki i jak najbardziej oni powinni dalej być prezydentami. Przecież nawet w dzisiejszym prawie jest możliwość odwołania prezydenta, którego się nie chce, którego mieszkańcy nie chcą, referendum. Zdarzyło się to w wielu miejscowościach w Polsce, często z powodzeniem, więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś sprawuje tę funkcję, to jest nieusuwalny. Więc bardzo wyraźnie powiem, chcemy tam, gdzie mamy dobrych prezydentów, popieranych przez nas bądź wprost platformy, ich nadal popierać, a w miejscach takich jak Szczecin, takich jak Katowice, Kraków i wiele miast, szukać nowych, ciekawych kandydatów, albo może rozmawiać też z niezależnymi samorządowcami o ich poparciu. To jest sens pracy na najbliższe miesiące.
Ja oceniam, że PiS prawie nigdzie nie jest w stanie wystawić dobrych kandydatów. To nie przypadek, że jeśli mamy 105 miast prezydenckich, to dopiero w 88 miesiącu do wielkości jest prezydent z PiS-u, bo w PiS-ie nie ma autentycznych liderów lokalnych, których ktokolwiek chce wybierać. Więc stąd takie pomysły jak to rugowanie, o którym mówię, i też poważnie obawiam się pomysłów związanych z ograniczeniem kompetencji samorządu. Mamy już pierwsze takie działania, pierwsze pomysły Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, wcześniej kompetencje kuratorów kosztem samorządu i można się spodziewać, że PiS, który zawsze był słaby w samorządzie, który samorządu nie lubił, który samorząd obraża, mówiąc, że to siedzisko patologii, będzie chciał te kompetencje zabierać. Pojawia się też pomysł, iż nie będzie możliwe tworzenie komitetów lokalnych. No tak, no i to jest też obok pomysłu, że nie będzie jednomandatowych okręgów. Tak. PiS źle się czuje z organizacjami obywatelskimi, ze społecznikami, z ruchami miejskimi. Chce wprowadzić partyjne listy od góry do dołu. To fatalne, to niedobre, bo ostatnie lata zwłaszcza to dynamiczny rozwój ruchów miejskich i szansa dla społeczników, żeby stali się radnymi. My oczywiście zawsze byliśmy otwarci, mamy w ogóle prezydenta, który z ruchów miejskich się wywodzi, Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, więc to nie jest dla nas problem. Natomiast nie można zmuszać społeczników, nie można zmuszać na tym podstawowym gminnym poziomie w moich gminach ludzi do tego, żeby byli zawsze z listy partyjnej. To jest zły pomysł. Jeżeli wcześniejsze wybory, to według Pana kiedy mogłyby się odbyć? Kiedy jest to prawdopodobne? Możliwe terminy to jest oczywiście jesień tego roku bądź wiosna przyszłego. Liderzy PiS mocno zaprzeczają temu, że taki termin miałby być przyspieszony. Natomiast czy to jest gra na zwłokę, czy jest to realne? Pytanie takie, czy by się do tego przyznali? Też wypuszczają takie balony próbne, patrzą jakie będą reakcje. Dla mnie poważną przesłanką do tego, że PiS poważnie myśli o wyborach, jest to, że Jarosław Kaczyński kolejny weekend jeździ po Polsce. Przecież gdyby były 2 lata do wyborów, po co byłby taki tour, forsowne weekendowe spotkania, narady z działaczami, wyznaczanie, kto odpowiada za samorządy. Także tutaj coś się dzieje i PiS nieraz pokazał, że potrafi zaskoczyć, że się nagle pojawia jakiś pomysł. Zresztą nowina wczorajszego dnia, czyli ten projekt ustawy warszawskiej przez posłów PiS zgłoszony, pokazuje, że tutaj nie ma żadnych zahamowań PiS, żeby iść zupełnie nie oglądając się na jakieś zasady, przepisy, tradycje. Proponuje, żeby Warszawę powiększyć o 30 kilka gmin i żeby PiS wygrał wybory. Tak? Także to jest, jakby spada maska tutaj i to oznacza, że nasze intuicje i oceny dotyczące bliskości i rozstrzygnień dotyczących samorządu, być może wyborów są słuszne. Tym samym może jednak skończyć się ta batalia w ten sposób, iż zostanie wprowadzona dwukadencyjność i zostanie ona wprowadzona z prawem obowiązującym wstecz. Czy, zapytam ponownie, czy jest plan alternatywny, czy wówczas zmuszeni do sytuacji będziecie wskazywać innych kandydatów? To jeżeli będziemy zmuszeni, to będziemy działać, tak? Trzeba działać w takich warunkach, jakie będzie działanie już na ostatnią są możliwe. Chwilę? Nie będzie działanie na ostatnią chwilę, natomiast ja nie chcę w najmniejszym stopniu tworzyć wrażenia, że my kogokolwiek poświęcamy, kogokolwiek tutaj odpuszczamy, już się zastanawiamy nad planem B. Naszym atutem są bardzo dobrzy prezydenci w wielu miastach i zamierzamy ich bronić. I zamierzamy bronić ich nie dlatego, że są z Platformy, czy ich popieramy, tylko dla samej zasady. Bo też te nasze działania będą broniły dobrych, nie wiem, burmistrzów, wójtów z PiS-u. Oglądaliśmy kilka dni temu, nawet do Sejmu przyjechał burmistrz z PiS-u, burmistrz Mszczonowa, no oburzony tym, że został nazwany układem, kliką, patologią, tak? Bo jest tam kilka kadencji. Zresztą niezłym burmistrz, przyznaje to. Kiedyś byłem wicemarszałkiem Mazowsza, znam burmistrza Kurka osobiście i bardzo wysoko go cenię, mimo że jest z PiS-u, to przecież nie znaczy, że jest złym burmistrzem. I w takich też PiS uderza i jest to po prostu absurd. Sama dwukadencyjność to jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie? Na pewno do dyskusji. My w swoim programie rozważaliśmy 2 kadencje po 5 lat, żeby wydłużyć ten czas, dać więcej czasu właśnie prezydentom, burmistrzom, wójtom, radzie na działanie. I to 10 lat to jest taki horyzont, że można bardzo wiele rzeczy przeprowadzić i wtedy o tym można rozmawiać.
Natomiast nigdy to nie powinno działać wstecz. No, to jest po prostu złe, niezgodne z prawem, łamiące taką umowę społeczną też wokół samorządu. Natomiast jeśli będzie taki moment, że o samorządzie rozmawiamy normalnie, a nie w tej gorączce pisowskiej, to jest wiele kwestii, które trzeba uregulować. Kwestie finansowania, relacji, województwo, powiat, gmina. Samorząd po 27 latach funkcjonowania też wymaga co jakiś czas przejrzenia, czy wszystko działa jak należy, czy kompetencje są właściwe. Ja uważam, że można pomyśleć o zwiększeniu kontrolnych kompetencji rady, takim budowaniu równowagi między prezydentami, burmistrzami, wójtami, a radami, że trzeba zmienić zasady finansowe, dać samorządom udział w VAT-cie, być może cały PIT. Także to jest bardzo dużo różnych rzeczy. Natomiast PiS narzucił dyskusję, jak zawłaszczać samorząd, jak PiS chce zawłaszczyć samorząd. No i o tym w ogóle, o poważnych rzeczach w ogóle nie rozmawiamy. A za parę lat skończy się kolejna perspektywa finansowa europejska i zostaniemy z samorządem, który będzie przedmiotem kilkuletniej walki, zmian, rugowania, awantur. I ja tutaj żadnego sensu w tym nie widzę. Raczej widzę takie działanie, jak nie mogąc wygrać wyborów, spróbować zakombinować. Proszę powiedzieć, czy Platforma przewiduje współpracę z Nowoczesną w kontekście wyborów samorządowych? Czy bierzecie pod uwagę tworzenie wspólnych list? Bierzemy wszystko pod uwagę, bo sytuacja będzie taka, kiedykolwiek te wybory będą, że wszystkie ręce powinny być na pokładzie tych, którzy są za Polską otwartą, europejską, modernizującą się i którzy nie godzą się na takie antydemokratyczne działania, także na zmniejszanie demokracji lokalnej. Więc absolutnie, ja tu bym zaczął odpowiedź od PSL-u w ogóle, z którym współrządzimy w 15 województwach już od 2006 roku. Tego nie wiem, bo to jest daleko idący pomysł, natomiast bliska współpraca, może koalicja, a może wspólne listy. My czujemy się w samorządzie bardzo mocni. Wspomniałem o tych 15 województwach. Mamy dziesiątki prezydentów, burmistrzów, wójtów, setki radnych. Czy to mogliby też być wspólni kandydaci? Ja myślę, że ważne, żeby byli to dobrzy kandydaci, którzy są w stanie wygrać. I tu jesteśmy absolutnie otwarci. Ale te chęć porozumienia podziela też Nowoczesna? Czy tu się rozmijacie? Ja mam nadzieję, że tak, bo inaczej to wygląda w terenie, w innych miejscowościach. Znaczy Nowoczesna jest partią w porównaniu do Platformy dość młodą, jeszcze nie mającą takich struktur, nie mającą ludzi w samorządzie. I jesteśmy życzliwi wobec takiej współpracy i ja mam nadzieję, że właśnie zbudujemy siłę opozycji na współpracę. Natomiast kto konkretnie gdzie będzie kandydował, zobaczymy. No, ja wierzę w to, że w jak największej liczbie miejsc będą tu kandydaci popierani przez całą opozycję. Czy również życzliwie jesteście nastawieni do współpracy z KOD-em? Czy również członkowie KOD-u znajdą się na listach Platformy? Tak, oczywiście. Ci, którzy działają w KOD-zie, to są oczywiście bardzo różne osoby, często członkowie Platformy czy członkowie różnych partii, ale ci z nich, którzy zechcą startować w wyborach, są bardzo mile widziani na naszych listach i na pewno tu będziemy otwarci także na KOD. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękujemy państwu.